A oto modele małych czarnych. Jeden model bez rękawów u Kingi z fantazyjnym wykończeniem, ale oczywiście będziemy tak czy tak mogły dodać tutaj różne gadżety, żeby ją odmienić. W klasycznej długości w okolicach kolan ta mała czarna powinna się kończyć, dlatego że tak naprawdę mała czarna jest sukienką elegancką i absolutnie nie powinna mieć zbyt dużego dekoltu i być zbyt krótka, dlatego że elegancja w sukience polega na tym, że jest mniej i znaczy to wiele więcej, dlatego elegancka długość jest w okolicach kolan, a dekolt powinien kończyć się w okolicach szyi, a nie niżej, zdecydowanie. Różnica w małych czarnych może polegać na rękawie, czyli on może być ten rękaw, albo może go nie być. Także teraz zaczniemy okraszać nasze małe czarne. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, subskrybuj mój kanał. Kliknij tu.